Gdzie mamy garaż w ogóle? Tu mamy garaż, czyli gdzieś był po lewej stronie, gdzieś tu. Czy się mylę? Jest. Okej. Okay. My jesteśmy krokodylem tu, a garaż mamy. Będzie bliżej od garażu? Myśmy się z powrotem wrócili do. Nie, dobra, to tędy możemy jechać. Już widzę. Tu mamy wodny wyścig i poskramiacz troli jest tutaj. Jechać asfaltem, czy. A możemy sobie asfaltówko przejechać. W sumie przez to rozwalona droga. Dobra, nie szkodzi. I ten poskramiacz troli będzie tutaj. Se skręcimy dopiero tu, czy tu. Dobra. Tutaj jest budlak. Dokładnie tu. Czyli trzy zadania tutaj trzeba będzie znaleźć, ale to już przyczepka prototypowa z radarem i do znalezienia brama wjazdowa na drugą mapę, nie? Ale myślę, że i tak będziemy odkrywać tu cało do końca, a to już burlakiem będziemy jeździć. Krokodyl już swoje zrobił. Loaster wykonał też bardzo dobrą robotę. Jakby nie było. Czyli jedna czasówka jest na tej mapie, dwie na drugiej. No, nie było jak się tutaj rozpędzić na tym błocie niestety. Dobra. No jak wam się podoba górski grzbiet, pierwsza mapa w sezonie 11 na Skandynawii. Nie, no może być. Tragedii nie ma, tylko ja tutaj za zimowymi mapami nie przepadam, ale. Zresztą ich jest dużo już bardzo. Bo i mamy również w podstawce Alasę, mamy Półwysep Polski, mamy i Yukon, i Maine. Także no sporo tego jest. I Kolumbia Brytyjska chyba też jest tam trochę zimowego, także. Czym jedziemy po burlaka? No musimy tylko po prostu przetransportować do tej chaty, tego leśnika, czy tam kogo zaraz zobaczymy. Może makiem pojedziemy? Bo Mac nie ma też, znaczy troszeczkę mocniejszy silnik ma delikatnie, że aniżeli w Kenworthie, no ale oczywiście Mac na ciężkie tereny, no to niestety jest
nieprzydatny, tak, bo no bardzo mu ciężko też, szkoda, że nie ma opon chyba, bo nie ma chyba 50, tak jak dobrze pamiętam. No zobaczymy go tutaj na Skandynawii, może makiem pojedziemy. Nie chcę brać jakiejś tutaj mocno dobrej ciężarówki. Dobra, to on tutaj już jest. Jak tu wjechać? Jak tu wjechać, bo tu... może od tej lewej strony? Zobaczymy, pierwszy raz na własne oczy burlaka. Także go naprawdę... bardzo szybko go można zdobyć. Żebym tu nie odkrywał mapy i tak dalej, zbiora zadań, to byśmy już go mieli, ale... Dobra, jest. Jest burlak! Mogę go tak ładnie podświecić światełkami. Jest! Mamy tu... Nie mamy sygnalizatorów. Mamy burlaka 6x6! Stoję sobie tutaj skitrany, czyli gościu uciekał przed trolem, zrobił zdjęcia. Aparat zostawił na burlaku i musimy mu teraz dostarczyć. Jeszcze nam za to zapłaci i da burlaka, także no czego chcieć więcej, nie? Mówiąc wprost, nie? Zostawimy tutaj gdzieś. No. Żeby tutaj nie przeszkadzał zbytnio. Niech sobie stoi. O, się zapadam w błotko. Lecimy do garażu. W takim układzie. Lecimy do garażu. Garaż. No nie, jeszcze nie orientuję się na nowej mapie, także jest. Dobra. I co mamy tu z budynków? Mamy na pewno CPN, mamy budynki do rozbierania. Tu akurat są deski. Jakichś magazynów jeszcze nie znalazłem, oprócz tutaj punktów przeróbstwa, generator, centrum serwisowe, CPN. Huty znaczy się, tak? Okej. Okay. Na razie żadnego magazynu tutaj nie ma. O, ciekawe. Chyba, że jeszcze nie po prostu... Kurde, nie przeniosłem się. Nieodkryty. Może być. I teraz szukaj na nowo garażu. Jest, dobra. I mamy sklep z przyczepami, także super. Także co, bierzemy chyba maka, moi drodzy, tak mi się wydaje. I mamy prawie 2 godziny live'a, także najpierw chciałbym zrobić na pewno testy jego. Także kto wie, czy po prostu to nie będzie na odcinku albo na oddzielnym live'ie, nie? Ale no, chyba prawdopodobnie na odcinku zrobimy. Idziemy sobie po maka. Pojedziemy sobie makiem. Dobrze pamiętałem, że nie ma 50. 47 Mac Defense M917, czyli ciężarówka z sezonu 10 z Kolumbii Brytyjskiej, tak jak Kenworth. 963, dobrze pamiętam nazwę. Tak. Także pojedziemy sobie. Sprawdzimy go przy okazji tutaj, czy sobie da radę, czyli Mac Defense M917, ciężarówka terenowa. To modyfikacja cywilnej wersji ciężarówki ma granitę opracowanej do celów wojskowych. Do tego ten wóz ma napęd na 4 koła, w zasadzie napęd na, bym powiedział, no, na 4 osie, tak? 3 z tyłu. Mocniejszą tylną oś, no to w sumie fakt. I ulepszone zawieszenie. W efekcie ta ciężarówka potrafi działać w ekstremalnych warunkach. Duża moc i osiągi terenowe sprawiają, że jest użyteczna w transporcie sprzętu i ładunku na długie dystanse. Mamy 350 litrów baku, czyli o 20 litrów więcej jak na tajgach.
Opony błotne 47, AWD zawsze włączone i dyferencjał, blokada dyferencjału zawsze przełączona. Wolałbym, żeby dyferencjał był włączony na stałe, a AWD przełączane, bo dyferencjał kapitalnie wiadomo się sprawdza, a AWD oszczędność paliwka. No ale jest jak jest. Czy możemy kolorki nie zmienić dla Maca i nie wiem, czy HDS-u mu nie ściągnąć, byśmy mieli wtedy mocniejszy silnik? Mamy takiego. A niech będzie może ten kolorek, co? Ten, który. Ten niebiesko-biały. Idziemy sobie tak. I jaki mamy się teraz tutaj mamy? Nie mamy tego najmocniejszego chyba. Ile ten kosztuje? 19700. 19700, a najdroższy jest ten. Kurczę, sprawdzimy coś. Mamy na silniku 300 spalanie. A AWD mamy wyłączone 5,5 litra. 5,5 litra. C plus 300 na silniku. Dużo pali, bo taki na przykład z X4 chyba 1 albo 4,4 na postoju. Czyli to nie jest najmocniejszy silnik, bo najmocniejszy silnik jest tu. On kosztuje 24400, 19700. Mamy V8 1300, a to mamy V8 Fulemister. Legenda dróg znana na całym świecie oferuje wystarczającą moc i niezawodność, aby poradzić sobie z każdym wyzwaniem na drodze. Ok. Tego jeszcze na chwilę, ale to nawet nie ma co, bo to jest 180. 4 i 6, dobra. Na razie sprzedaj. I tu było 300 i 5,5, tak? Mamy ładną pogodę. Dobra, sprawdzimy coś. Czemu ja nie zainstalowałem tego silnika? 19700, a ten kosztuje 24400. A tu jest ulepszona wersja silnika. Aha! Czyli tego. V8 1300T. Ok. Ma moc porównywalną do poprzednika, jednak wykorzystuje technologię zmniejszającą zużycie paliwa. O, to ciekawa sprawa. Dobra, zobaczmy. Aha. Z 300 na silniku spadło na 280, czyli 20 mniej. No to w sumie powiem wam szczerze, że niedużo. 5,5 i 5,3. Tylko nam HDS nie będzie potrzebny. Damy sobie trochę więcej mocy. Albo może zostaniemy tak jak jest. Ciekawa sprawa. Delikatnie mniejsze zużycie paliwa. Z 5,5 litra na postoju na 5,3. I 280 na silniku, a tam mieliśmy 300. Moc porównywalną. I teraz nie wiadomo, który jest silnik mocniejszy. No dobra, weźmy ten droższy, może zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczymy to jeszcze przy zdjęciu HDS, czy będzie to jakieś w ogóle różnica na tych dwóch silnikach. Mamy A. Zdejmiemy. Mamy A+. I teraz przejdźmy na silnik. A+. S. Czyli... I widzicie? To jest będzie jednak różnica. A+. S. A z HDS-em nie było różnicy, czyli jednak mocniejszy silnik jest ten za 19700. Ten ma porównywalną moc do tej wersji 13.0T, tak?
Ma 20 punktów wytrzymałości minie na silniku, bo z 300 na 280. To, że tak wcześniej uwagi na to nie zwróciłem, o, czy zwróciłem, ja go omawiałem, tylko nie pamiętam. 280 na silniku, a nie 300 i spalanie nie 5,5, a 5,3 na tym droższym. Ale mocniejszy silnik jest chyba ten, tak mi się wydaje. Zdecydowanie. A plus S. Ciekawe. Zostaniemy na tym w takim razie. Parametry mówią jasno. I mamy, zobaczmy jeszcze raz, to nas spada na A. B plus A. No właśnie. Widzicie to? To jest ciekawa sprawa w ogóle. Tutaj moc do masy w ogóle nic nie jest nie ten. Okej. Okay. To weźmiemy sobie silnik S-kę. Zmienimy sobie HDS. Zdecydowanie tak. No panie kochany, dobra, i jedziemy makiem. Czyli miałem najmocniejszy silnik zamontowany, nie? No super. Także wyprawa po pojazd zwiadowczy, po skauta. Burlak 6 na 6 sezonu 11, Skandynawia i na górskim grzbiecie on się znajduje. Właśnie po niego jedziemy makiem Defense M917. Wyznaczymy sobie trasę, daleko nie trzeba jechać. Fajnie, że także bardzo łatwo jest do znalezienia. Wodny wyścig. A dobra, widzę. Witam serdecznie. Tylko nikt mi się nie podoba. Tędy sobie możemy dojechać. Gdzie tu był ten przejazd? Tam dopiero, czyli może asfaltówko. I pojedziemy chyba sobie tak samo jak krokodylem. I odbijemy sobie po prostu tutaj gdzieś, nie? Fajna godzinka. Nawet burty może bym ściągnął. Nie będą tu potrzebne. Odciążymy go zupełnie, o. Jedziemy makiem. Defense M917. Tak wygląda w środku. Prezentacja pojazdu na odcinku. Nowocześnie. Sprawdzimy sobie maka. Mamy teraz za to silnik S. Paliwko mamy na miejscu, także nie problem, ale to myślę, że spokojnie bez tankowania chyba do burlaka i do miejsca docelowego nam wystarczy. Szkoda, że nie mamy opon 50 pali, tylko niestety 47, jak na tym wysokim Azowie, tak? Chyba 63, 141, jak dobrze pamiętam. No i dosyć długa rama przez to, że mamy trzy osie z tyłu. I przetestujemy burlaka już na osobnym odcinku. Nie będę robił nim oczywiście czasówki, jak to zwykle bywa, z kontenerem, bo musiał specjalnie podpinać przyczepkę zwiadowczą na dwa sloty, a potem ją z powrotem odwodzić. To nie było w tym żadnego problemu, ale coś czuję, że jak ten kontener złapie przechód na tej przyczepce zwiadowczej, no to będzie po ładunku, nie? W 100%. Ale samym burlakiem tamtym terenem możemy przejechać jak najbardziej. Mamy 20 litrów więcej tutaj w zbiornikach, aniżeli właśnie obie tajgi, i ta z Tejmeru, i ta z Main, czyli tajga B. Czyli to jest najmocniejszy silnik.
zdecydowanie. Zazwyczaj były także najdroższe, ale nie w tym przypadku. Prawdziwa przeprawa! Na wysokim ciągnie, dobra. Elegancko. Wyprawa po burlaka 6x6. Zobaczymy, czy da radę króla, jeśli chodzi o ciężarówki zwiadowcze, zmienić na pierwszym miejscu, czyli Tatarina. Tu za 420. A tutaj widzę, że na Skandynawii Max sobie będzie dawał radę. Na mainie już raczej niekoniecznie, ale tutaj tak. Trzeba się tu nakręcić trochę, trzeba. Łoku! No właśnie. Trasę nie znam, zmieniłem kamerę z kabiny i no przywaliłem tutaj ten asfalt. O kurde. Ale mamy część naprawcze, to nie problem. Koło zapasowe jest. Także no tak nowocześnie, że na tym Macu i Wi-Fi mamy, kurczę. Nieźle, nie? Wskaźniki działają. No a pan uszkodzeń trochę i na kole, i na zawieszeniu. A uszkodzenie na kołach możemy sprawdzić tylko poprzez pokaż uszkodzenia i wtedy widzimy wszystko. Ucierpiało prawie prawe przednie, jak widać, i lewe przednie, nie? Na prawym mamy 6 spadło, a na lewym przednim aż 12. Pozostałe koła w porządku, tylko w ten sposób możemy sobie zobaczyć stan kół. Bo zapasówkę mamy tylko jedną. Dobrze, że w ogóle mamy. Jesteśmy na miejscu, no i super. Robimy tak. Niskie w plusie, dyferencjał, to co najlepsze. I jedziemy. Jest i burlak. Jest i burlak. 6x6. Jest i burlak. Tu będzie jakoś tu w miarę tutaj rozsądnie do niego podjechać. Aha, najpierw musimy odpalić zadanko. No niego. Poskramiacz troli, tak nazywa się zadanie poboczne na burlaka 6x6. Cześć, witam. Udało mi się sfotografować trola, także jestem pod wrażeniem, ale się wkurzył i zapędził mnie na bagno. Musiała być gruba akcja. Musiałem wszystko zostawić i się ratować. No nie dziwię się w sumie. Jeśli wyciągniesz stamtąd mój pojazd, możesz go zatrzymać. Potrzebne mi są tylko zdjęcia, także nam jeszcze za to zapłaci 4400. I w nagrodę mamy burlaka 6x6, jedną z dwóch nowych ciężarówek zwiadowczych w sezonie 11, czyli na Skandynawii. I burlak znajduje się oczywiście na pierwszej mapie górski grzbiet.
W tym dokładnie miejscu mi udało się go znaleźć przy odkryciu pierwszej wieży obserwacyjnej, czyli jak mamy garaż, to wystarczy sobie, tu przez to mocno nie przejedziemy. I tak musimy się przedostać na drugą stronę, także można i sobie tędy jechać, ja sobie jechałem asfaltem i tutaj dopiero przeprawa na drugą stronę, znowu asfaltem, można jechać też bagnem. Tu trzeba uważać na ten asfalt, bo można uszkodzeń nałapać na tych przejazdach. I tu są, można czy tu skręcić. I tutaj znajduje się dokładnie burlak w tym miejscu, nie? Dobra, akceptujmy to zadanko. A, przecież nie muszę wjeżdżać, ja zapomniałem. Przecież jak mamy zadanie zebrane, to nie musimy. Ujuj. Twarde drzewo. Nie musimy, że tak powiem, wjeżdżać. Możemy bezpośrednio sobie odpalić stąd poboczne zadanie. I szukamy poskramiacza troli. Jest śledzenie start. Musimy do chaty myśliwego dostarczyć. Także chyba na to wychodzi po raz pierwszy. Nie trzeba ani naprawiać, ani tankować, tylko po prostu dostarczyć do chaty myśliwego. A chata myśliwego jest tutaj, gdzie mamy ten, zaraz za tym wodnym wyścigiem. Jak tu najlepiej nim jechać? Musimy i tak się na drugą stronę przedostać? W zasadzie w sumie nie, nie musimy. A nie, chata, czekajcie, źle patrzę. Przepraszam, chata myśliwego jest tu, my jesteśmy tu. Czyli ogólnie tą stronę jak będę jechał, to w sumie tylko wyjechać na asfalt. I będzie cacy. Oczywiście uszkodzony asfalt miejscami. Na most nie musimy wjeżdżać. Następnie tutaj. Prosta droga. Tylko na tym asfalcie trzeba będzie uważać. Pomalutku. I tędy czy tędy to w sumie nie ma żadnego znaczenia. Może przejdziemy sobie przez ten lasek. Ominiemy sobie tutaj ten zakład produkcyjny do przetwarzania. I sobie przejedziemy tu. Tu kawałek nieodkrytego terenu i będziemy na miejscu. I teraz czy dam go radę go tutaj wyciągnąć, zaraz zobaczymy. Pewnie raczej chyba jeszcze światła, sygnalizatory, czego będę w stanie sięgnę stąd, czy nie, już trochę podjechać do przodu. I tak będziemy wyjeżdżać w sumie chyba tą samą drogą. Chociaż w sumie tędy też da się przejechać, dobra. Okej. Okay. Na szczęście nie jest głęboko, wyciągarka. O, fajnie, co mogę podczepić. Dobra. Damy radę. Oho. Nie ruszymy z miejsca, inaczej. Podjedziemy kawałek do przodu. Nie wiem, czy przypadkiem nie utknąłem. I dlatego nie mogłem z nim ruszyć. No właśnie. Jeszcze raz. Tylko w miejscu stoimy, tak? Dobra, odczep. Oho. I może mamy w tym momencie silnik S. Dobra, inaczej. Może go trochę podciągniemy. I chyba krokodylem spróbuję tutaj wyciągnąć. Ruszę go trochę, ruszę. Nie, bo nie jestem w stanie, nie?
przetynkujmy się. Mac niestety nie wyjedzie, nawet sam da radę wyjechać. Nie wiem, czy to dobry pomysł jechać tędy. Dotępujemy przy okazji Maca. W razie czego, nigdy w sumie nie wiadomo, co się tu po drodze może wydarzyć. Oho, niebezpieczny poziom wody. Żeby tylko zaraz tutaj nie zalać go. Wyjedziesz? Nie wyjedziesz, dobra, to musimy go pociągnąć. Nie ma snorkela na razie. Widzę, że nie wyjadę jednak o własnych siłach. Ale koła to ma na... Ups. Koła ma nie, koła ma potężne, chyba 6-9 cali, także większe jak na Zixie, nie? To to w ogóle jest coś niesamowitego. Dobra. Myślę, że najgorsze chyba za nami. Nie wiem, czy się wykręcę. Dobra, po tym asfalcie jednak może nie będę... Pomalutku, ostrożnie. Ale no, koła to jest przepaść. Damy troszeczkę może delikatnie dłuższą linkę. Delikatnie, nie przesadzając oczywiście. Tak, delikatnie go. Za blisko też może jakoś niespecjalnie dobrze, ale o, coś takiego.
Jedziemy. Dobra, teraz jesteśmy tutaj na asfalcie, nas czekają. Ups, burlak nas uderzył. Spore niespodzianki. Noż, a po malutku wjechałem, nie? Masakra. No ładnie, uszkodzenia poszły. Uhu. Na silnik i na zawieszenie. I tak będę go chopotem polował, także możemy od razu się naprawić. Silnik, ile mamy części naprawczych? 150. I zawieszenie. Gdzie aż 90 poszło? Oho. Dobra. Grubo. Zawieszenie bardzo grubo było. Także nowy sezon numer 11, premiera 19 października o godzinie 11. Nowy region Skandynawia, dwie mapy, górski grzbiet. No, tylko żeby jednak musiał uderzyć. Górski grzbiet i nad jeziorem. Na razie mamy zablokowane, nie? Lights and cameras, tak się nazywa, czyli światła i kamery. Dwie mapy o powierzchni 4 km. Dobra, mamy tutaj wyjazd. Aż ten burlak, no i na wyłączonym silniku, kurczę, jaki niecierpliwy. Ale koła ma przeogromne. 69 cali, kosmos, naprawdę kosmos. Kosmos. To Mac przy tym to pikuś. Zobaczcie, jaka różnica w oponach, nie? Niesamowity to jest. No i jednak Mac Defense da radę sobie w tych terenach. Jak na main, no jednak męczył się niesamowicie. Tak tutaj może na Skandynawii. Uła! Odżyć zawieszenie i ich koło. Mógłby trochę burlak hamować. Będziemy zaraz na miejscu, także stosunkowo przyjemne to było. A, musimy teraz hamuj. No wiadomo. Dobra. Możemy sobie jakaś delikatnie łatwiejszą trasę, ale my sobie przejedziemy przez ten lasek. Mam nadzieję tutaj, że nie będzie jakiejś komplikacji. Zobaczymy, czy ten śnieg jest tak ciężki jak na main. Nie jest. O dziwo, nie jest, no to lightowo, kurde, na main to dużo ciężarówek miało problem, żeby tam z garażu w tej dolinie przez ten śnieg przejechać, tutaj? Mamy 4% postępów, zaraz zobaczymy, czy burlak będzie jako znaleziona ciężarówka, czy nie. Już tchata myśliwego widzimy bliziutko. Także sympatyczne zadanie. No i pojazd, mam nadzieję, że zrobi na mnie wrażenie, bo opony to naprawdę robią wrażenie. 69 cali. To jest kosmos, naprawdę kosmos. Chata myśliwego. Proszę bardzo. I mamy to, poskramiacz troli, oto moje zdjęcia udowodnię ci, że nie zwariowałem. No i brawo. 4400 na moje konto i w nagrodę burlak 6 na 6. 6 na 6. Coś pięknego.